ciekawa, jak z waszego punktu widzenia, co ludzi przyciąga do starych samolotów, co przyciąga w ogóle do lotnictwa, co sprawia, że na takich imprezach jak w Łososi Niedolnej widać całe rodziny. No tak, bardzo brakuje takich imprez, widać, rzadko się odbywają. Lotnictwo samo w sobie jest pasjonujące, no i myślę, że to przyciąga ludzi najbardziej. Pogoda przy tym dopisuje. Można wypocząć całymi rodzinami, ludzie przychodzą, no i to chyba jest celem tutaj. Na jakim samolocie, w jakim samolocie dzisiaj pan zaprezentował swoje umiejętności? Akurat z kolegą nie prezentowali dzisiaj umiejętności swoich. Przyjeżdżamy tu gościnnie na zaproszenie naszej koleżanki, która tutaj firmę IDFLY prezentuje i sprzedaje te piękne stroje. No i pomagamy jej tutaj, natomiast przy okazji... A jaka jest najlepsza, najciekawsza maszyna, którą można zobaczyć według pana w tym roku? No, mnie się najbardziej ten Stearman właśnie, który przed chwilą się prezentował, podoba, no i kolorystycznie, i taki jest historyczny. Także wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy samolot. A na jakim pan lata na co dzień? No ja akurat szkolę pilotów turystycznych. Ostatnio na samolocie Tecnam 2008. No, samolot Moran 880. Samoloty ogólnie szkolne, które służą do szkolenia pilotów turystycznych. Jakbyśmy teraz mieli zweryfikować marzenia wielu osób na biorących udział w tym festynie, ile trzeba lat, ile trzeba czasu, żeby móc rzeczywiście samodzielnie siąść za sterami maszyny, takiej jak samolot? No, trzeba w gruncie rzeczy niedużo czasu. No, samo szkolenie do licencji turystycznej to jest około 40 godzin lotu. Po około 10 godzinach lotu ludzie przeciętnie radzący sobie z techniką pilotażu odrywają się samodzielnie. Także jest to wbrew pozorom nie tak aż wielka sztuka. Natomiast jeśli chodzi o takie latanie na tak wielkim poziomie jak tutaj, no to trzeba już niestety lat treningu, także ciężka praca. No to w zależności od zdolności, myślę. No, są ludzie, którzy bardzo szybko tą technikę pilotażu łapią i sobie świetnie dają radę. No, są tacy, którym to przychodzi trochę ciężej. Także, ale zwykle to jest niestety no, kilka lat pracy przynajmniej.